13 maja w niedzielę odbędzie się 68. Memoriał Alfreda Smoczyka. Obchody rozpocznie o godzinie 14:00 msza w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego. Początek zawodów o godzinie 18:00. Lista startowa tegorocznego memoriału jest bardzo mocna. Jest na niej 18 nazwisk, w tym aktualny mistrz świata Jason Doyle. Pozostali zawodnicy to Bartosz Smektała, Emil Sajfudinow, Krystian Pieszczek, Przemysław Pawlicki, Dominik Kubera, Tomasz Jędrzejak, Norbert Kościuch, Brady Kertz, Grzegorz Zengota, Piotr Protasiewicz, Damian Baliński, Kacper Gomulski, Krzysztof Buczkowski, Adrian Miedziński, Jamon Litsey, Szymon Schlauderbach, Wiktor Trofimow. Tegoroczny memoriał rozgrywany jest w szczególnym dla FOGO Unii Leszno roku 80. rocznicy działalności klubu. Memoriał wpisuje się w te obchody. Ja wiem, że te wyścigi może fascynują, ale podejdźmy do tego luźniutko. Ja wierzę, że będzie pogoda, nie? Tego 13 i nie tylko pojedziemy wszyscy pod dach do Warszawy, ale też przyjdziemy tłumnie, na co serdecznie Państwa zapraszam w niedzielę. Wiem, że znowu pogoda będzie fajnie, ale znowu jest bardzo dużo komunii. No trudno, no taki jest okres. Myśmy tak to sobie zaplanowali, nie konsultowali może to z naszymi proboszczami, ale jedzę jak jest i na pewno Państwo przyjdziecie, a my będziemy się z tego cieszyć i do końca roku będziemy wszystko robić, aby 80-lecie klubu Unia Leszno długo, długo zostało zapamiętane i w Lesznie, w okolicy i w Polsce. Wszyscy ci, którzy nie będą mogli przyjść na stadion w niedzielę, będą mogli zobaczyć memoriał w poniedziałek w Telewizji Leszno, na telewizjaleszno.pl i na naszym Facebooku.